Chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa na naszej dzisiejszej konferencji poświęconej kwestii obozów śmierci, temu określeniu, które się często pojawia, polskie obozy śmierci i różnym aspektom z tym związanym. Jest mi bardzo miło, że Państwo zechcieli dzisiaj z nami tutaj być. Szczególnie gorąco witam organizatorów, inicjatorów tej konferencji, pana prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, pana Lecha Obarę oraz wiceprezesa panią Janinę Lubernę Zapaśnik. Bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, słowa mają znaczenie. To nie jest tak, że rzeczywistość opisujemy i to jest obojętne w jakiś sposób. Jednym z takich najbardziej dla nas bolesnych przykładów jest właśnie sformułowanie polskie obozy śmierci, bo rzeczywistość bardzo często staje się tym, jak ją nazywamy. I dlatego ta kwestia dla nas jest tak istotna i tym bardziej cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli się wspólnie zastanowić, co zrobić, aby takie określenie pojawiało się coraz rzadziej, a docelowo, żebyśmy wreszcie przeżyli taki rok, kiedy nigdzie na świecie takie sformułowanie nie padnie. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze tutaj rozważania i debaty w jakiś sposób na to wpłyną. Oddaję głos panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Chciałbym na wstępie podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej, który przyjął nas, którego nasza propozycja zorganizowania konferencji spotkała się nie tylko z życzliwym przyjęciem, ale zmaterializowała się w formie tejże sali, później cateringu, później pomocy w innych sprawach organizacyjnych, które będą towarzyszyć i konferencji, i działaniu pozakonferencyjnym. Do wielu drzwi pukaliśmy, wszędzie nas życzliwie przyjmowano, natomiast tylko w IPN-ie stworzono rzeczywiście materialny wymiar tej życzliwości. Mówić o osobie tutaj moim zdaniem najważniejsza, niezależnie od tytułów, niezależnie od funkcji. O żywym świadku historii, strażniku pamięci o obozach koncentracyjnych, o obozach zagłady, pani dr Luberdzie Zapaśnik, która jest współprzewodnicząca naszego stowarzyszenia. Pani dr Luberda Zapaśnik była inicjatorem powołania stowarzyszenia. W stowarzyszeniu tym, tak jak wskazują materiały, są jeszcze inni póki co żyjący świadkowie, póki co żyjący strażnicy pamięci i oni to nadają jakby rys naszemu działalności stowarzyszenia i oni to postulowali, by właśnie w takiej formie konferencji również zająć się sprawami tych zwrotów, tych określeń, które ich obrażają, a więc określeń związanych z polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne. Będziemy za moment chcieli nawet powierzyć kilka minut, czy kilkanaście minut właśnie pani doktor by również przypomniała o tych czasach. Ale nim dojdziemy, to chciałbym również przywitać i uczeni w piśmie organizatorzy wielu konferencji mi wspomnieli o prawach. Jeżeli zacznę wymieniać, witać poszczególnych, mogę wielu obrazić. Mogę kogoś pominąć, mogę nie oddać tej czci, honoru i wdzięczności, której by się należało przez to, że zgodziła się wziąć udział w konferencji. W związku z tym chciałbym powitać po pierwsze wszystkich tutaj przybyłych, przedstawicieli władz, posłów, którzy również tutaj uczestniczą, przywitać świat nauki, bo to jest konferencja o ambicjach naukowych, a więc profesorów, doktorów nauk prawnych, nauk historycznych, przedstawicieli wielu uczelni wyższych, którzy przybyli tutaj z Polski, a więc jest przedstawicieli UJ-u, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także Adama Mickiewicza, także Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
również środowiska sędziowskie, przede wszystkim również, bo trzeci panel temu będzie poświęcony, również przedstawiciele organizacji, korporacji medialnych, a więc i tych pisanych, i tych elektronicznych, a także organizacji pozarządowych, bo wiemy, że z różnych miast Polski przybyły tutaj organizacje, którym łączy nas wspólna troska o kulturę pamięci, o pamięć o II wojnie światowej, a więc o tym czymś, co tworzy tożsamość narodową, co jest najbardziej istotnym czynnikiem tworzenia naszej polskiej tożsamości narodowej.